dobry, witam serdecznie publiczność w studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Myślę, że wszyscy Państwo są już po urlopach, a więc wypoczęci, zadowoleni i pełni energii. Dzisiejszy program rozpoczynamy od rozstrzygnięcia reklamacji. Reklamacji z tematu Królowa Wiktoria i jej imperium. Gdy temat ten był w wielkiej grze, a było to parę miesięcy temu, jednym z zawodników był pan Andrzej Ceglarski. Witamy Pana serdecznie. Pan Andrzej wygrał wtedy w pojedynku i zaczął odpowiadać na pytania drugiego etapu, czyli na pytania ekspertów. I na pierwsze trzy pytania nie udzielił dobrej odpowiedzi. Ponieważ w tym etapie można popełnić tylko dwa błędy, przeto w tym momencie udział pana w wielkiej grze się zakończył. Po programie złożył pan reklamację. A jaką decyzję podjęli eksperci i dlaczego, opowie nam i wyjaśni przewodniczący jury, czyli pan profesor Tadeusz Panecki. Proszę Państwa, z trzech pytań zadanych do tej pory przez ekspertów chciałbym się odnieść do pytania pana profesora Weselińskiego, który pytał pana o tytuł utworu Karola Dickensa. Udzielił pan błędnej odpowiedzi, ale powiem, w czym problem. Pan profesor Weseliński, zadając panu to pytanie, podał mi w informacji dodatkowej datę wydania powieści czy pierwszego utworu Karola Dickensa i ta data mogła być myląca, ponieważ wszystkie powieści Karola Dickensa najpierw ukazały się w odcinkach, a dopiero później w wydawnictwach książkowych. Stąd mamy często podwójne daty wydań w opracowaniach, które nie zawsze te daty są wyjaśniane i tłumaczone w literaturze. Wobec tych niejasności związanych z owymi datami postanowiliśmy tę reklamację dotyczącą tego pytania uznać panu i pan profesor Weseliński przygotował pytanie zastępcze. Jeśli się pan z nim, to znaczy z tym pytaniem, nie z panem profesorem Weselińskim, upora, to gramy dalej. Oczekują pana następne pytania w egzaminie. Sześć pytań. Ja ze swej strony życzę panu powodzenia. Dziękuję. Skoro decyzja jest pozytywna, panie Andrzeju, to pana mecenasa Janusza Mikę proszę o pytania. Ekspertem z tego tematu i autorką wszystkich pytań jest pani profesor Bożena Chylińska. Drugim ekspertem jest pan profesor Andrzej Weseliński. I trzecim ekspertem jest pani profesor Krystyna Kujawińska. Pan Andrzej Ceglarski jest z wykształcenia prawnikiem i pobiera pan, o ile dobrze pamiętam, dalsze nauki w kancelarii adwokackiej. Czyli dokładnie mówiąc, jestem adwokatem. Już jest pan adwokatem, tak? Mieszka pan gdzie? Mieszkam w Brwinowie, to jest pod Warszawą. Panie Andrzeju, pracuję w Warszawie. Dziękuję. Jeszcze raz przypominam. Pierwsze pytanie będzie pana profesora Weselińskiego. 30 sekund ma pan na każdą odpowiedź na następne pytanie, jakie padnie w drugim etapie, czyli egzaminie. Panie profesorze, bardzo proszę. W drugiej połowie XIX wieku Wielka Brytania znalazła się w czołówce krajów uprzemysłowionych. Świadectwem zaawansowania technologicznego i przemysłowego Wielkiej Brytanii była m.in. budowa pierwszej linii metra na Wyspach Brytyjskich. Otwarcie pierwszej linii metra w Londynie nastąpiło w 1863 roku. I teraz moje pytanie. Jaki napęd zastosowano wówczas w lokomotywach kolei podziemnej? Może uściśle pytanie. Obecnie powszechnie jest stosowany napęd elektryczny lub trakcja elektryczna. Jaki napęd wówczas zastosowano? Znaczy, wiem, że w tym metrze potwornie dymiło, więc mogę podejrzewać, że był to napęd spalinowy, prawda? Niestety parowy. Nie znam się na tym technicznie. Dla mnie to jest, nie ukrywam, zupełnie to samo. W książce Lipońskiego jest ta sprawa dość dokładnie opisana. Znaczy, tam jest opisane, że potwornie dymiło i dlatego w 1998 roku wprowadzono napęd elektryczny.
Tak, ale pytam rok 863, kiedy nastąpiło otwarcie. Napęd elektryczny wprowadzono w roku 1888. To był bez dyskusji. I tę informację można znaleźć w pracy profesora Lipońskiego. Dziękuję bardzo. Bez dyskusji, panie profesorze, tylko że dla mnie, nie ukrywam, napęd parowy spalinowy to jest zupełnie żadna różnica. Nie, to już tak nie można powiedzieć. Zwracam się jeszcze o oficjalną decyzję do pana profesora Paneckiego. Nie, no ja nie będę, proszę państwa, rozstrzygał dylematu, czy jest różnica między napędem parowym a spalinowym, bo gdyby jej nie było, to nie byłoby tego problemu. Jeśli mamy ten problem w literaturze i wyraźnie określono, o jaki napęd chodzi, no bardzo przykro mi, ale... Panie Andrzeju, z przykrością rozstaję się z panem. Dziękuję. Bardzo szybko rozpoczynamy grę z drugiego tematu, a temat ten brzmi: Stefan Żeromski, jego życie i twórczość. Panie mecenasie, bardzo proszę o pytanie. Ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan profesor Andrzej Makowiecki. Drugim ekspertem jest pan profesor Mieczysław Dąbrowski. I trzecim ekspertem jest pan doktor Tomasz Wroczyński. A grę z tego tematu rozpoczynają pani Weronika Nawojska-Wąs i pan Rafał Obst. Witamy państwa serdecznie. Pani Weronika jest absolwentką i filologii rosyjskiej, i Wydziału Historii. A w swojej ankiecie napisała pani, że jest pani nauczycielką. I moje pytanie, czy uczy pani historii, czy języka rosyjskiego? I historii, i języka rosyjskiego. Obu przedmiotów. Tak. A pan Rafał Obst przyjechał do nas z Poznania, z wykształceniem ma średnie ekonomiczne. Tak. Ja mógłby pan powiedzieć, gdzie pan pracuje? Pracuję w firmie ADKO zajmującej się handlem międzynarodowym. Dziękuję bardzo. Proszę nałożyć słuchawki. Przypominam, że na każdą odpowiedź będą mieli państwo po 20 sekund i że eksperci pod uwagę przy ocenie biorą tylko pierwszą odpowiedź. Możemy? Tak. A więc czytam pierwsze pytanie. Stefan Żeromski, wielki pisarz, należący do pokolenia młodej Polski, ostatniego pozbawionego przez zabory niepodległości i zarazem pierwszego pokolenia literackiego Polski niepodległej, był mieszkańcem zaboru rosyjskiego. Wielokrotnie w swoich nieprawomyślnych publikacjach poza granicami zaboru musiał używać pseudonimów w obawie przed konsekwencjami. Pseudonimu Stefan Omżerski użył Żeromski w roku 1890 w krakowskim czasopiśmie Nowa Reforma w podpisie pewnego opowiadania. Jak brzmiał jego tytuł, pani Weroniko? Czasopiśmie Nowa Reforma. Pan Rafał? To było opowiadanie Niedobitek, tak, z podtytułem Wspomnienia. Tak, też. Bardzo dobra odpowiedź. Pani Renatko, Niedobitek. Tak brzmiał tytuł tego opowiadanie. Czytam drugie pytanie. Z jakiego utworu Stefana Żeromskiego pochodzi powszechnie znany cytat: bo tylko poezja polska nie opuści cię, nie zdradzi i nie znieważy, żołnierzu. Gdyby nawet sprawa twoja była przegrana, ona ci wiary dochowa. Pan Rafał, z którego utworu? Wydaje mi się, że z Nokturnu. Niestety nie. I pani Weronika? Sen o szpadzie. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Sen o szpadzie. Czyli konta państwa są równe, oboje państwo mają po jednym błędzie, a ja czytam kolejne pytanie.
Rodzina Żeromskich była rodem starym. Pierwsze wzmianki w pracach heraldycznych wskazują na rok 1361. Ojciec pisarza, Wincenty, miał czworo rodzeństwa. Jedna z sióstr, a więc ciotka Stefana, mieszkała blisko osad rodzinnych pisarza, Strawczyna i Ciekot. Proszę wymienić jej imię i nazwisko. I teraz pierwsza odpowiada pani Weronika. Była to ciotka Janowa Saska. Dziękuję. Pan Rafał? Przypuszczam, że chodzi o ciotkę Józefatę Janową Saską. Tak, dziękuję. Obie odpowiedzi pan profesor. Tak, dlatego, że w tamtej epoce bardzo często kultura patriarchalna, przecież i to w największym rozkwicie, pozbawiano żony imienia, mówiąc o nich per Janowa i używając imienia męża. Dziękuję bardzo. Czytam kolejne pytanie. W roku 1904 w Zakopanem, jak pisze Żeromski, w małej izdebce na piętrze willi Jordanówka zażądał ode mnie, abym podpisał odezwę wzywającą naród do składania ofiar pieniężnych na broń dla armii, której związki będą tworzone. Koniec cytatu. Kto żądał od pisarza akcesu do sprawy niepodległościowej? Pan Rafał. Przebywający wówczas w Zakopanem Piłsudski. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pani Weronika. Józef Piłsudski. Dziękuję. Jeden z wielkich aktorów polskich, wielki wielbiciel twórczości Żeromskiego, konsekwentnie grywał główne role w dramatach pisarza. Grał m.in. w Sułkowskim Sułkowskiego i Przełęckiego w Uciekła mi przepióreczka w premierowych przedstawieniach tych sztuk. Proszę podać imię i nazwisko tego aktora, pani Weroniko. Juliusz Osterwa. Bardzo dobra odpowiedź, pan Rafał. Juliusz Osterwa. Dziękuję. W roku 1894 w Słowie Polskim ukazało się po raz pierwszy opowiadanie Rozdziubią nas kruki i wrony. Miało ono wówczas dość zaskakujący podtytuł, a mianowicie jaki, panie Rafale? To opowiadanie ukazało się z podtytułem Bajka. Tak, wyśmienita odpowiedź, pani Weronika. Bajka. Dziękuję. W styczniu roku 1890 młody Żeromski otrzymał pierwsze honorarium autorskie, całe 8 rubli, za nowelkę wydrukowaną w warszawskim Głosie. Jak brzmiał tytuł tej nowelki, pani Weronika? To było z dziennika Psie Prawo. Bardzo dobra odpowiedź, pan Rafał. To była nowela z dziennika Psie Prawo. Dziękuję. We wspomnieniu z gimnazjalnych czasów kieleckich zatytułowanym Wybieg instynktu opisuje Żeromski swoją nocną ucieczkę przed tropiącym uczniów pomocnikiem gospodarzy klasowych. Jak się zowie i jakie nosi przezwisko ten strażnik uczniowskiej obyczajności? I odpowiada pan Rafał. Przezwisko jego brzmi Ryży. Tak. Może Smirnow. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pani Weronika. Smirnow, pseudonim Ryży. Dziękuję. W roku 1891 ukazał się artykuł Żeromskiego o zadawnionych animozjach między chłopami okolic Kielc i mieszczanami tychże okolic, Oleśnicy, Kurozwęg i Połańca i innych małych miasteczek. Mieszczanie ci surowo orzekali w sądach prowadzących chłopskie sprawy. Jak brzmi tytuł tego artykułu, pani Weronika? Mękale. Bardzo dobra odpowiedź, pan Rafał. Mękale. Wyśmienicie.
w roku 1883. Niespełna 19-letni Żeromski rozpoczyna pisanie trylogii dramatycznej o trzech wielkich postaciach historycznych. Proszę wskazać, jakich bohaterów zamierzał Żeromski sportretować w tejże trylogii, panie Rafale? Kolarienci. Tak. Hus. Tak. I Savonarola. Tak, wyśmienicie. I pani Weronika? Kolarienci, Savonarola i Jan Hus. Dziękuję bardzo. W roku 1902 Żeromski odbył swoją pierwszą podróż do Włoch. Stały się one jednym z jego ulubionych miejsc na ziemi i często pojawiały się w opowiadaniach i powieściach. W czyim towarzystwie wyjechał wtedy pisarz, proszę powiedzieć dokładnie, i odpowiada pani Weronika. W towarzystwie swojego szwagra, doktora Rafała Radziłowicza. Tak, wyśmienita, dokładna odpowiedź. I pan Rafał? No, w towarzystwie swojego szwagra Rafała Radziwiłowicza. Dziękuję. Czemu mówiła i powiedziała Radziłowicza, nie Radziwiłowicza, ale traktujemy to jako lapsus. Tak? Dziękuję bardzo. W opowiadaniu Niedziela mowa jest o trójce ubogich szwaczek mieszkających razem w ubogiej i nędznej izdebce warszawskiej. Jakie noszą imiona te żywe dowody nierówności społecznych, panie Rafale? Maria Pyzik, na pewno jedna z nich. Imiona. Może Henia i Władzia. A pani Weronika? To jest Maria, Kazia i Hela. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Panie Rafale. Kazia, Maria i Helka. Kazia, Maria i Helka. No cóż. Ale to jest drugi punkt. No cóż, niestety. No, z przykrością żegnamy pana. Przez Kazię i Helkę. Tak. Pani Weroniko, serdecznie gratuluję. Drugi etap przed panią, 5000 może pani wygrać. Musi pani poprawnie odpowiedzieć na 7 pytań. Na 2 może pani w ogóle nie odpowiedzieć, bo dostanie pani aż pytań 9. I pierwsze pytanie jest pana profesora Makowieckiego. Stefan Żeromski bardzo się interesował plebiscytem na Warmii i Mazurach, tym plebiscytem, który miał zadecydować o przynależności tych ziem do Polski odrodzonej. Podjął nawet razem z Janem Kasprowiczem objazd agitacyjny po tym terenie i efektem tego objazdu był pewien reportaż literacki. Proszę podać, jaki tytuł miał ten tytuł reportaż. Tytuł brzmiał Iława, Kwidzyń, Malbork i ukazał się w Rzeczpospolitej. Tak, dziękuję. W Ludziach bezdomnych występuje barwna postać administratora Cisów. Jest to Jan Bogusław Krzywosąd. Jak brzmiało jego prawdziwe rodowe nazwisko, proszę powiedzieć? Chobrzycki. Chrobrzycki. Chobrzański. Chobrzański, tak. To już decyzja należy do pana profesora Paneckiego. No nie, no to jest ewidentna różnica. I pan doktor Wroczyński. W bogatej twórczości Żeromskiego jest także jedno dziełko szczególne. Mianowicie jest to powiastka napisana do czytanki dla młodzieży szkolnej i ogłoszona po raz pierwszy w 5 lat po śmierci autora. Jaki jest tytuł tej powiastki? O pewnym wielkim panu i jego małym murzynku. Znakomicie. W dramacie Róża postać Bożyszcza pojawia się w paru wcieleniach i kostiumach i w kilku miejscach akcji. Proszę wymienić 4 z takich miejsc. Jest to cela więzienna, jest to ściana cytadeli.
podwórzec Cytadeli. Podwórzec Cytadeli. Prosimy o pełną odpowiedź pana profesora. Tak, oprócz tych miejsc, które pani wymieniła, jest jeszcze odczyt w szopie wiejskiej, tak, gdzie on podkłada niewłaściwe przezrocza. Wyspa na Morzu Śródziemnym, Alpy i pole pod Pułowami, te z finału dramatu. Pani Weroniko, pierwszy dozwolony błąd i pan profesor drugi i pan profesor Dąbrowski. Doktor Paweł Obarecki, bohater opowiadania pod tytułem Siłaczka, w okresie pionierskiego idealizmu był sprowadzany na ziemię przez miejscowego aptekarza i felczerów w ten sposób, że mu dość systematycznie wybijano szyby. Jak się nazywał, cytuję z opowiadania, jedyny szklarz w obrzydłówku, który mu je wstawiał? Ma bardzo charakterystyczne nazwę. Baluch Pokoik. Bardzo dobrze. To będzie pytanie też dotyczące Siłaczki. Imię i postać Stanisławy Bozowskiej, tytułowej postaci tej noweli, zostaje przywołane w tekście innego dzieła Stefana Żeromskiego. Kto i w jakim utworze wspomina Stanisławę Bozowską? Ludzie bezdomni i jest to postać w dzienniku Joasi Podbowskiej. Tak. W przedwiośniu, po przedwiośniu, pisarz atakowany z wielu stron następująco wyjaśniał swoje intencje tym wszystkim, którzy go pomawiali o sympatie prokomunistyczne. Cytuję. Chciałem wezwać do stworzenia wielkich, wzniosłych, najczyściej polskich, z ducha naszego wyrastających idei, dokoła których skupiłaby się zwartym obozem młodzież, dziś pchająca się do więzień, ażeby w nich gnić i cierpieć za obcy komunizm. Z jakiego artykułu pochodzi to wyjaśnienie? Jest to w odpowiedzi Acybaszewowi i innym. Tak, zgoda. Proszę pani, jaki podtytuł nosi malutkie opowiadanie, właściwie obrazek, Ach, gdybym kiedy dożył tej pociechy? Prawie idylla. Świetnie. W roku 1919, po dłuższym okresie nieobecności w Warszawie, Żeromski powrócił do stolicy i z inicjatywy młodych skupionych wokół pisma Skamander Poetów został przez warszawskie środowisko literackie powitany uroczystym obiadem. Proszę powiedzieć, jak brzmiała nazwa lokalu, w którym odbyła się ta feta? Pod Bachusem. Tak jest. Brawo. Pani Weroniko, przed panią są już pytania za 10 tysięcy, który zestaw mam pierwszy. Tam jest, nie, to jest chyba drugi zestaw, tak. Na pełną odpowiedź, tam są dwa pytania, na pełną odpowiedź ma pani do dyspozycji 2 minuty, czytam pierwsze pytanie. Żeromski zanotował w dziennikach w roku 1899 następujące spostrzeżenie o pewnym współczesnym pisarzu. Jest to biedny, nieszczęsny człowiek. Nigdy nikogo w życiu nie widziałem bardziej do siebie podobnego pod względem moralnym. Czasem zdaje się, że to ja nim jestem. Koniec cytatu i samo pytanie, o kogo chodzi w tym zapisie. I pytanie drugie. Powieść Ludzie bezdomni spotkała się z niezwykle emocjonalnym przyjęciem czytelniczym, nie tylko z powodu społecznej wymowy dzieła, ale także ze względu na jego kształt artystyczny. Który ze znanych pisarzy polskich wypowiedział po latach o tej powieści opinię następującą? Po raz pierwszy moja wrażliwość artystyczna spotkała się z czymś, co tchnęło na nią odurzającym żarem, blaskiem i dźwiękiem tak mocnym spokojnemu nurtowi znanych mi dotąd pisarzy. Zaczynamy mierzyć czas, 2 minuty.
W pierwszym pytaniu chodzi o Stanisława Witkiewicza. Czterdzieści sekund zostało. Mm-hmm. Dwadzieścia sekund. Nie wiem, może Wacław Borowy, chyba nie. Pani Weroniko, pierwsze pytanie Stanisław Przybyszewski, a drugie pytanie Maria Dąbrowska. Tak, miałam ją na uwadze, ale zasugerowałam się, że jest to mężczyzna. Bardzo żałuję, ale jeszcze zanim pani odejdzie, mam takie pytanie. Czy Żeromski był tłumaczony na język rosyjski? Oczywiście, to oczywiście oficie, tak. Bardzo. A czytała pani, przygotowując się do dzisiejszego programu? Nie, myślę, że nie ma sensu, dlatego że Żeromski pisze tak specyficznym językiem, że przekład na pewno tego nie odda. No ale może był wyśmienity tłumacz. Rosyjskie przekłady są tak, dobre. Dobre, tak? Dziękuję bardzo pani za udział w programie. Proszę państwa, i rozpoczynamy grę z trzeciego tematu, który brzmi Leonardo da Vinci, jego życie i twórczość. Panie mecenasie, czekamy na pytania. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan Janusz Michałowski. Drugim ekspertem jest pani Urszula Makowska. I trzecim ekspertem jest pan Wojciech Boberski. A za chwilę zostanie rozegrany drugi pojedynek z tego tematu. I oto uczestnicy, pan Szczepan Barański. A po drugiej stronie witam drużynę, panią Małgorzatę i pana Mariana. Są to państwo Klimczakowie, państwo są małżeństwem. Pani Małgosia jest z wykształcenia chemiczką, a pan Marian z wykształcenia jest historykiem. Zgadza się? Tak. Ja jeszcze wyjaśnię państwu, że przez eliminację drużyna, jeśli występuje w wielkiej grze, to osobno przechodzi przez eliminację, ale już na programie mogą odpowiadać wspólnie. To znaczy przed udzieleniem odpowiedzi mogą się naradzać, uzgadniać, pisać sobie na kartkach, ale oficjalnej odpowiedzi udziela tylko jedna osoba. Chodzi nam o to, żeby główny ekspert nie dostawał do wyboru kilku odpowiedzi. W poprzednim programie, jak był rozgrywany pierwszy pojedynek i jak zapytałam państwa Klimczaków, kto jest kapitanem, a kapitan decyduje, kto odpowiada, to pani Małgosia pokazała na pana Mariana, a pan Marian na panią Małgosię. A jak teraz będzie? Kto jest kapitanem na zmianę?
Tak. Jest to takie płynne stanowisko. Tak. Ustalimy, tak? Kto będzie odpowiadał w trakcie. W trakcie. Proszę nałożyć słuchawki. Czy obie strony mnie słyszą? Tak. A więc zaczynamy. Florencja była kolebką renesansu, a Leonardo da Vinci jednym z czołowych twórców. Artyści ówcześni tkwili jednak jeszcze ciągle w ramach średniowiecznych organizacji cechowych. Członkostwo w cechów malarzy, czyli Bractwie Świętego Łukasza, uprawniało do samodzielnego podejmowania prac niezależnie od mistrza. Kiedy? W którym roku Leonardo został przyjęty do Bractwa Świętego Łukasza? Można się pomylić o jeden rok. I pierwszy odpowiada pan Szczepan. 1472. Dziękuję bardzo. I drużyna? 1472 roku. Dziękuję. Leonardo da Vinci zajmował się też astronomią. Śmiałość i niezależność jego poglądów budziła sprzeciw. Tak oto pisał o artyście jeden ze współczesnych. W swojej duszy wyrobił sobie pojęcie tak heretyckie, że z dala był od wszelkiej religii, uważając się bardziej za filozofa niż za chrześcijanina. I to jest koniec cytatu. Kto tak oceniał nowatorstwo Leonarda badacza? Proszę bardzo. No tu mamy dylemat, bo albo był to... A ja nie chcę słyszeć albo. Paul Giovi. Pan Szczepan? Giorgio Vasari. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Po geście widzę, że pani Małgosia powiedziała, a nie mówiłam. Tak. Tak było? Tak było. Mają państwo pierwszy błąd na swoim koncie. I pierwsze przed państwem pytanie związane z ilustracją. Proszę patrzeć na monitor. Jest to portret mężczyzny, jedyny portret męski Leonarda. Wiemy na pewno, że portretowany był muzykiem. Świadczą o tym nuty, które trzyma w ręku. Natomiast bliższe określenie, jak jego imię, nazwisko owego muzyka, to rzecz nie do końca pewna. Proszę więc powiedzieć, jakie imię i nazwisko wysuwane jest w najnowszych opracowaniach. I odpowiada pan Szczepan. Najczęściej pojawia się Frankino Gafurio. Tak, wyśmienita odpowiedź, drużyna. Prawdopodobnie, że jest to Frankino Gafurio. Tak, Dyrego. Tak, dziękuję bardzo, dobra. I od razu druga ilustracja. Jest to rysunek z Kodeksu Atlantyckiego w mediolańskiej Ambrozjanie. Jest to szkic samochodu, trójkołowego pojazdu, który poruszany jest własnym napędem sprężynowym. W książkach o Leonardzie spotykamy zdjęcie modelu tego samochodu. Model ów możemy zobaczyć w jednym z muzeów europejskich. W jakiej miejscowości możemy zobaczyć ten model, drużyna? Na pewno możemy zobaczyć w Muzeum Historii Sztuki w Mediolanie. Gdzie? W Mediolanie, we Florencji. W kilku muzeach można ten model oglądać. Jest też Muzeum Historii Sztuki Vinci. Jest pytanie o jedną miejscowość. W jakiej miejscowości możemy zobaczyć ten model? W literaturze spotkaliśmy kilka miejsc, w których w tej chwili powiela się... Chwileczkę, to może pan Szczepan odpowie, proszę bardzo. Wydaje mi się, że we Florencji. Oddaję głos autorowi pytania. Ja znam ten model z ilustracji, prawda, która reprodukuje muzeum, egzemplarz w muzeum w Amboise. Proszę pana profesora Paneckiego. No, jest to wyraźna niezgodność między panem a państwem, więc ja nie mogę. W ostatniej pozycji jest pokazany ten model. Także w tym... Czyli uznajemy, że obie strony mają po jednym błędzie? Tak, obie strony mają po jednym błędzie, ale to jest państwa już drugi błąd. Już drugi błąd. No nie będę ukrywała, że dziś jest jakiś wyjątkowy, właśnie, pechowy, jak ja to mówię prywatnie, piegowaty dzień. Tak bywa. Z prawdziwym żalem żegnam państwa. Jeżeli dziękuję za udział, że są dostępne, to już wołamy.
Panie Szczepanie, gratuluję. Wygrał pan pojedynek. Przed panem drugi etap. Obserwował pan przed chwilą, jak jest rozgrywany drugi etap. Pierwsze pytanie jest pana Janusza Michałowskiego. Przypominam, że na odpowiedź ma pan 30 sekund. Proszę tutaj bardzo. Tutaj będzie ilustracja. Czy już się ukazała? Jest to sztych z roku 1845. O, już jest, która ukazuje nam pewną ważną scenę z życia Leonarda. Widzimy go w otoczeniu dostojników duchownych i świeckich, a powód tego zgromadzenia wyjaśniłoby nam pokazanie lewej części kompozycji, która została obcięta. Jaka to jest scena, gdzie, z jakiego powodu zgromadzili się ci wszyscy dostojni goście? Wydaje mi się, że Lodovico il Moro i Beatrice d'Este, jego żona, oglądają po raz pierwszy, właściwie po odsłonięciu, ostatnią wieczerzę. Naturalnie, tak jest. W 1506 roku Leonardo uzyskał zgodę na władz Florencji na wyjazd do Mediolanu. Miał tam być 3 miesiące, ale ten pobyt się znacznie przeciągnął. A ja chciałam pana spytać, kto wyjednał artyście zgodę na ten wyjazd? Proszę podać imię i nazwisko. Na sam wyjazd gubernator Mediolanu Charles d'Amboise, a później przedłużył go właściwie nieograniczenie król Francji. Bardzo dobrze, dziękuję. W roku 1952, w 500. rocznicę urodzin Leonarda, nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego został wznowiony tomik jego bajek. Proszę powiedzieć, kto dokonał wyboru utworów, kto napisał przedmowę i kto przełożył je z języka włoskiego. Proszę o podanie imion i nazwisk. Przypuszczam, że Leopold Staff może. Tak, zgadza się wszystko. Wielu artystów i myślicieli doby renesansu zastanawiało się nad urbanistycznym rozwiązaniem idealnego miasta, które byłoby pięknym i jednocześnie zdrowym. I tutaj, prawda, na naszym gruncie takim przykładem wcielenia w życie takich koncepcji jest Zamość według projektu Bernarda Moranda. Leonardo da Vinci przedstawił projekt całkowitego przekształcenia Mediolanu. Dotyczyło to zarówno spraw urbanistycznych, jak i rozwiązania komunikacji, rozwiązania, znane są to rzeczy. Ale działał on tu, można powiedzieć, na społeczne zamówienie. Pod wrażeniem pewnej klęski, która spotkała to miasto i jego mieszkańców w roku 1484. Co zdarzyło się w Mediolanie w tym roku właśnie? Znaczy, chodziło o powtarzające się ciągle i w tym roku też epidemię dżumy. Tak jest, tak jest. Traktat o malarstwie Leonarda da Vinci to zbiór teoretycznych rozważań i praktycznych rad dla malarzy. Stanowi on wybór rękopisów i notat Leonarda sporządzony już po jego śmierci. Kto uporządkował manuskrypty artysty i dokonał tego wyboru? Czy pierwszego uporządkowania dokonał Francesco Melzi, jego najbardziej ulubiony uczeń? Tak, o to właśnie. Święta Anna Samoczeć, Leda z łabędziem, Święty Hieronim, wreszcie Mona Lisa, to obrazy Leonarda znajdujące się do roku 1525 w prywatnym posiadaniu w Mediolanie. Proszę powiedzieć, kto był właścicielem wymienionych obrazów? Te obrazy zostały znalezione po gwałtownej śmierci Salaina, czy Salaja, znowu drugiego z jego ulubionych uczniów. Tak. Czy służący, nosił też tytuł służącego oficjalnie, ale został przygarnięty jako mały chłopiec. Był u Leonarda cały czas. Dobra odpowiedź.
pewne wrażenia z dzieciństwa mogły wpłynąć na dalsze kierunki poszukiwań technicznych Leonarda. Niedaleko miejscowości Vinci, gdzie mieszkał, na rzece Arno, utknął statek, który był pewnego rodzaju ewenementem, ponieważ wprowadzał zupełnie nowy system napędu, nowy odkrywczy. Później w rysunkach Leonarda, już człowieka dojrzałego, napotykamy wśród jego rysunków właśnie podobne rozwiązanie. Co cechowało ten właśnie, prawda, wynalazek niezwykły, który Był to prawdopodobnie legendarny statek Badalone, którego używał niegdyś Brunelleschi do przewożenia marmuru na budowę kopuły katedry florenckiej. I charakteryzował się takimi dwoma bocznymi wielkimi kołami z łopatami. I źródłem napędu miał być wiatr po prostu. Tak jest, bardzo dokładna odpowiedź. Nauczycielem Leonarda był, jak wiadomo, Andrea del Verrocchio, w jednej osobie rzeźbiarz, złotnik i malarz. Niektórzy badacze dopatrują się rysów młodego Leonarda w jednej z rzeźb Verrocchia. Proszę powiedzieć, o jaką rzeźbę chodzi? Może chodzić o Dawida w Bargello we Florencji. Tak, tak właśnie. Moje ostatnie pytanie związane jest z ilustracją. Przed panem wykonany jest z lotu ptaka widok wybrzeża. Ten rysunek podkolorowany akwarelą Leonardo wykonał około roku 1515. I nie jest to wizja artystyczna, ale studium będące przejawem technicznych zainteresowań twórcy. Dotyczy to studium ważnego dla Włoch i dla Rzymu problemu, który musiał czekać na rozwiązanie aż do pierwszej połowy XX wieku. Proszę wyjaśnić, z jakim projektem wiązał się rysunek Leonardo? Chodziło o osuszenie błot pontyjskich opodal Rzymu. Na zlecenie papieża, a pośrednio Giuliana Medici. Brawo! Panie Szczepanie, pierwsze pieniądze pojawiły się na pana koncie, 5000, a który teraz zestaw? Może pierwszy. Proszę bardzo. Wziął pan kopertę z pytaniami za 10, tak? Tak, 10 tysięcy zestaw pierwszy. Nie musi się pan spieszyć z odpowiedzią, bo na pełną odpowiedź ma pan 2 minuty. Czytam pierwsze pytanie. Jeden z podróżników, który odwiedził Włochy i spisywał swoje wrażenia, pozostawił bardzo wnikliwy opis ostatniej wieczerzy. Zachwycał się zwłaszcza gestykulacją. Pisze, mógł to zrobić tylko Włoch. W narodzie tym całe ciało przepełnia ruch, wszystkie członki uczestniczą w wyrażaniu uczuć, namiętności, myśli. Kim był i jak się nazywał ten bystry obserwator Włochów i amator włoskiej sztuki? To było pierwsze pytanie i czytam panu drugie pytanie, któremu towarzyszyć będzie ilustracja, a więc panie Szczepanie, proszę patrzeć na monitor. Jest to obraz Leda z łabędziem. Oryginał obrazu Leonarda da Vinci, który przedstawiał miłosne zaloty Zeusa do Ledy, zaginął. Perfidny i podstępny Zeus wcielił się tam w postać łabędzia, a owocem tego romansu były dwie pary wylęgających się z jaj bliźniąt. Obraz Leonarda skopiował prawdopodobnie Cesare da Sesto, w którym kraju i w którym mieście znajduje się ta kopia. Zaczynamy mierzyć czas, 2 minuty. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to autorem tego opisu Ostatniej Wieczerzy jest Johann Wolfgang Goethe. Tak. Jeśli chodzi o pytanie drugie, obraz Cesare da Sesto znajduje się w Anglii w Wilton House, kolekcja Earla of Pembroke. Jeszcze raz niech pan powtórzy, bo się... Wilton House, Salisbury, tak, kolekcja Earla... Tak. Wpisujemy na pana konto 10 tysięcy, a za chwilę może być na nim 20. Konsekwentnie wziął pan pierwszy zestaw, tak? Tak jest. Czytam panu pierwsze pytanie. W roku 1510 Leonardo poznał pewnego uczonego,
którego Vasari określał jako filozofa. Badacz ten jednak zajmował się anatomią i pewnie dla Vasariego filozof znaczy tyle, co uczony. Badacz ten w wykładach posługiwał się rysunkami Leonarda i wynikami jego badań. Leonardo wykonał całą książkę rysunków kośćca i mięśni. Był to rezultat dokonywanych przez Leonarda da Vinci sekcji zwłok. Jak nazywał się ów anatom? Proszę podać jego imię i nazwisko. A drugiemu pytaniu towarzyszyć będzie ilustracja. Proszę popatrzeć. W zbiorach muzeum Bonat w Bayonne znajduje się ten makabryczny szkic z roku 1479. Przedstawia on powieszonego. Był to uczestnik nieudanego zamachu stanu we Florencji, który wszedł do historii jako spisek Pazzich. Leonardo zanotował kolory tego jego stroju, pisząc je swoją manierą tak, aby można było je odczytać jedynie w lustrze. Jak nazywał się ten spiskowiec? Zaczynamy mierzyć czas. 2,5 minuty. Więc ów anatom poznany przez Leonarda w 1510 roku to był Marco Antonio della Torre. Tak. A człowiek powieszony na, no, powieszony we Florencji, widoczny na ilustracji, to jest Bernardo di Bandino Baroncelli. Brawo! Nareszcie któregoś z uczestników dzisiejszej wielkiej gry mogę powitać w finale. Stoi już pan przy kole, a więc nie zadaję pytania, czy ma pan ochotę grać dalej, tylko który numer pan wybiera? Niech będzie pierwszy. Dlaczego niech będzie? Taka jest pana wola. Chce pan pierwszy? Nikt pana nie zmusza. No nie. A więc czytam panu pytanie za 40 000 złotych. Niewiele jest takich bezpośrednich relacji z pracy Leonarda jak ta, którą opisał Matteo Bondella. Był to młody zakonnik, który miał okazję obserwować zwyczaje i metody pracy artysty. Nad którym ze swoich dzieł pracował wtedy Leonardo da Vinci? Zaczynamy mierzyć czas. 2 minuty. Więc Matteo Bandello był kuzynem przeora klasztoru Santa Maria delle Grazie i z tej okazji miał też okazję obserwować pracę Leonarda przy ostatniej wieczerzy. Tak, brawo! Panie, cieszę się i z tego powodu, że pan wygrał, oczywiście, i z tego powodu, że już straciłam nadzieję, że będę miała okazję wyjść na środek studia i porozmawiać z którymś z zawodników i co najważniejsze pogratulować i wręczyć nagrody. Panie Szwanie, w ogóle należą się panu za chwilę dodatkowe brawa, że wygrał pan z drużyną w pojedynku, bo zawsze co dwie głowy... Poza wszystkim, że to bardzo dobrzy zawodnicy, a poza tym co dwie głowy, to nie jedna. Tym większe są zasługi pana. Że wygrał pan dzielnie sam, borykając się z wszystkimi pytaniami, odpowiedziami, ale też państwo Klimczakowie musieliby się nagrodą podzielić, a nagroda będzie w całości pana. To też jest taka różnica. Poza tym u państwa Klimczaków mogą być albo ciche dni po dzisiejszym programie, albo głośne na zasadzie, bo ty masz zawsze patent na rację. Tak będzie, proszę państwa, nie. Zostają państwo nadal drużyną życiową. Gdybyśmy nie byli drużyną, to myślę, że odpowiedź na jedno z pytań byłaby pewna i właściwa. Panie Szczepanie, pan jest z wykształcenia inżynierem mechanikiem, tak? Była to mechanika precyzyjna. Ale w ankiecie napisał, że uczy pan matematyki. Staram się.
Staram się. A gdzie pan uczy? Uczę w gimnazjum w Lipsku w województwie mazowieckim. Czy tak uważa pan, że rzeczywiście dziewczęta gorzej myślą logicznie, są gorsze z matematyki, a chłopcy mają o wiele większe predyspozycje do tego przedmiotu? Miałem wiele dziewcząt, laureatek konkursów matematycznych, są i zdolne, i pracowite. Chłopcy często są może bardziej bystrzy i szybciej. To nie, nie miło mi tego słuchać. Ale to nie jest wcale reguła, bo mówię, że miałem bardzo dobre dziewczyny. Świetne. Panie Szczepanie, czy w ogóle klasa wiedziała o tym, że startuje pan teraz w Wielkiej Brytanii? Ja staram się nie rozgłaszać. Jeżeli rodzice tam nie rozpowiedzą po mieście, to ja staram się zachować w milczeniu. No ale przecież mam nadzieję, że będą oglądać Wielką Brytanię. Teraz już chyba będą, bo pierwszy pojedynek się odbył, wieść się rozeszła i podejrzewam, że... A co im pan powie, będzie wiedziało, a co pan im powie, jak przyjdzie pan pierwszy raz na lekcję do swojej ukochanej klasy? Czy że było bardzo fajnie, to ja już tak podpowiadam panu, że było bardzo przyjemnie, tak, że nowe jakieś wrażenia, wyjście z kolei codziennego dnia. Czy powie im pan, wiecie co, to było gorsze niż dla was najtrudniejsza klasówka z matematyki? Ucząc się do Leonarda, znalazłem tam taki fragment, który też Leonardo cytował, że teraz się z lichej gnuśności rozpowi i dalej w puchach i w pierzynach sławy się nie łowi. Więc jeżeli ktoś chce dążyć do czegoś więcej, to niech próbuje. I tak jak już tu wielu zawodników mówiło, pani Mirosława Obst obecnie chyba kiedyś to samo powtarzała, że mówi dzieciom, że widzicie, można, trzeba próbować, a że czasem się nie uda, to jest normalne. Pani czasem też nie umie. Nie próbuje, ja niczego, niczego się nigdy nie osiągnie. Panie Szczepanie, i jeszcze raz gratuluję. Będzie mi bardzo miło, jak pan przyjdzie na jakieś kolejne, następne eliminacje. A pana mecenasa bardzo proszę o wręczenie nagrody. Ja również bardzo serdecznie panu gratuluję i do wieści gminnej czy miejskiej ten oto załącznik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, w następnym programie przedstawię państwu zawodników, którzy odpowiadać będą z takich tematów, walcząc o naszą główną nagrodę, czyli o 40 tysięcy złotych, z takich tematów jak Ryszard Wagner, jego życie i muzyka, Góry Sześciu Kontynentów, a także zostanie rozegrany drugi pojedynek z tematu Juliusz Słowacki, jego życie i twórczość. A propos tego, co przed chwilą rozmawiałam z panem Szczepanem, znalazłam, bo bardzo lubię często wyszukiwać rady, spostrzeżenia ludzi wielkich, ludzi mądrych. Znalazłam takie oto stwierdzenie, że to nieprawda, że szczęście można osiągnąć tylko przez relaks. Szczęście osiąga się przez działanie. I dlatego, jeśli kiedyś okazja jakakolwiek zapuka do państwa drzwi, to należy ją bardzo serdecznie zaprosić do środka. A ja państwa zapraszam na następne wydanie Wielkiej Gry. Będzie mi naprawdę miło spotkać się z państwem. A zatem do zobaczenia.